ciężko. Natomiast to była istna gehenna. Powiem wam, że jazda w taką temperaturę jest naprawdę lekką katorgą. Nawet krowy wymiękły. En fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi, et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulever nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires, quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre. Powiem wam, że jazda w taką temperaturę jest naprawdę lekką katorgą. Nawet krowy wymiękły. A ja muszę podjechać pod górę. Po prostu leje się ze mnie. Coś strasznego. Jeszcze 6 km. Też bym tu wskoczył. Bo naprawdę jest strasznie gorąco. Po prostu zazdrość dla dzieciaków za tą beztroskę i za tą chyba nieco chłodniejszą wodę niż otoczenie. Po prostu rewelacja. A ja jadę dalej. Możecie zobaczyć, jak wygląda okolica Van Wienk w stronę Blue Lagoon. Przepiękne góry. Pola ryżowe, aczkolwiek ryż już dojrzewa i niedługo będą żniwa. Całkiem inaczej to już wygląda, w sensie pola ryżowe, niż te, które widziałem w Sapie, kiedy ryż był taki soczysto zielony i po prostu zanurzony w wodzie. Teraz to już właściwie koniec sezonu wegetacyjnego dla ryżu. Tak wygląda wspaniale okolica w stronę Blue Lagoon. To mój rower. Nie jest zbyt dobrej jakości, w szczególności, że łańcuch przeskakuje na przerzutkach. Chyba są pokrzywione kółka. Jedziemy dalej. Jeszcze tylko 2 km. Powiem wam, że może nie jeżdżę na rowerze zbyt często, ale też nie bardzo rzadko. Natomiast to była istna gehenna. Przyjechałem zaledwie 7,5 km. Jest 35 stopni, jest ogromna wilgotność. Temperatura odczuwalna jest ponad 40 albo ponad 45 stopni. Po prostu się ze mnie leje. Ale powiem wam tak, pewnie było warto. Zaraz zobaczymy Blue Lagoon i zobaczymy, jak ona wygląda, czy jest tak piękna, jak na zdjęciach. Wygląda wspaniale, dokładnie tak jak na zdjęciach.
Czyli warto było tu przyjechać. Ja myślę, że zasiądę na jakieś pół godziny, żeby dojść do siebie. A potem zobaczymy jeszcze jedną jaskinię. Chętni mogą się wykąpać, mogą troszkę poskakać. Oczywiście zakaz pływania po pijaku i słusznie. Nie wiem, jak tu jest głęboko, ale wygląda naprawdę, naprawdę bardzo zachęcająco. Niestety nie mam kąpielówek. Kąpanie się na golasa no, chyba nie wchodzi w grę, dlatego że mogła być to niezła obraza. Niezły mandacik mógłbym dostać. No tak już jest w Laosie. Ja jeszcze tu chwilę odpocznę, bo po prostu pot się ze mnie leje strumieniami i zaraz udamy się do jaskini. Huśtawka fantastyczna, służy do pobujania się i wyskoczenia. Wow! Po prostu wow! La joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes... Ciężko. Jestem już przed wejściem do jaskini. Jaskinia jest nieoświetlona. Niestety. Ja coś widzę i zobaczę. Wy nie wiem. Spróbuję troszeczkę pofilmować. Jest naprawdę bardzo ciemno. Zapomniałem latarki, ale może warto jest po prostu, żeby tutaj wejść. Chodzę droga. Katorga, gorąco. Ale całe szczęście tutaj wieje już jakiś chłodniejszy wiaterek z tej jaskini. No cóż, mam nadzieję, że się nie zgubię. Coś widać, przynajmniej na początku. Natomiast nie gwarantuję, że jakość tego filmu będzie dobra, dlatego że po prostu nie za bardzo jest tutaj światło. Tak wygląda dno jaskini. Tutaj mamy formację. To się chyba nazywa stalaktyt. To, co zwisa z góry, a to, co idzie z dołu, to stalagmit, a połączenie to chyba stalagnat. To jakieś takie podstawy geografii ze szkoły podstawowej. No, popatrzcie sami. Hej. Musiałem przepuścić ludzi. Nie wiem, co nagrywam, ponieważ naprawdę muszę patrzeć pod nogi. Buty mam nie za dobre, z płaską, śliską podeszwą. Tu jest po prostu ślisko, a nic złamać sobie nie chcę.
przynajmniej w Laosie, ale tak naprawdę to też w ogóle. No, bardzo ładne miejsce, tylko mało jednak wyeksponowane dla turystów. Przydałoby się jakieś naprawdę fajne oświetlenie. Piękne sklepienie jaskini. Lata to jakieś coś, stworzenie, nie nietoperz, całe szczęście. I słuchajcie, tam na dole, fantastyczne, tam na dole widzicie buddyjską świątynię, do której zaraz właśnie podejdziemy. Tak wygląda buddyjska świątynia, która jest na dole jaskini. Ja nie będę szedł dalej, ponieważ niewzięcie latarki było jednak poważnym błędem. Jutro się bardziej przygotuję do tego typu atrakcji. Po prostu musiałem czekać, aż ktoś przejdzie, ponieważ naprawdę jest tu ślisko i można sobie zrobić krzywdę. Popatrzcie jeszcze przez chwilę na to wspaniałe miejsce. Znalazłem wyjście z powrotem. Jakoś poradziłem sobie fleszem od aparatu, żeby zobaczyć, co się tutaj dzieje pod nogami. I tak, warto było tu przyjechać, warto było zobaczyć Blue Lagoon, warto było po tych tysiącach niemalże schodów przejść się do jaskini. No i to chyba wszystkie atrakcje na dzisiaj. Jutro zobaczymy, co będzie. Myślę, że też wybiorę się do jakiejś jaskini gdzieś w okolicy. Może wynajmę taki fajny quad, ponieważ ludzie tutaj jeżdżą na quadach. Nie wiem, ile kosztuje. Jeżeli gdzieś tak do 30 dolarów, to ma to jeszcze jakiś sens. Popytam się w mieście. Do zobaczenia jutro i zobaczcie króciutko, jak wyglądała moja droga powrotna. Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasé d'un coup.